Stocha, skok dobry, 123 metry, przewaga 3,7 punktu nad Tomem Hilde. Kamil Stoch, walka o dobre miejsce, jest dobry skok, będzie chyba zwycięstwo, tak mi się wydaje, bo to jest również odległość około 127 metrów. No więc upadek Adama Małysza, nie było Polaka w drugiej serii, 128 metrów, dodane 1,8 punktu, Kamil Stoch wygrywa zawody w Zakopanem. Brawo, 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 pierwsze w karierze zwycięstwo Kamila Stocha. Od razu pierwsze podium. Tak, pierwsze podium i pierwsze zwycięstwo, 254 punkty, a więc przewaga 4,5 punktu nad Tomem Hilde. No pięknie, godnie zastąpił Kamil Stoch Adama Małysza, który pewnie tam w szpitalu gdzieś, będąc na badaniach, obserwuje radość chłopaka z zębu, który no do tej pory nie zbliżał się do podium. Najlepszy wynik na Mistrzostwach Świata, wysokie miejsce, czwarte. Ale czwarte w Liberczu, no ale troszeczkę takie przypadkowe. Dzisiaj ten pierwszy skok bardzo dobry, i drugi no też, i wytrzymał presję. Najlepszy. Bardzo dobra druga odległość, 128 metrów. Świetny wynik, dalej skakał tylko Urman, 131,5 metra, ale Kamil Stoch w pełni zasłużenie, bo w bardzo dobrym stylu, przy ładnym lądowaniu, no a co ważniejsze, dobrą odległością zapewnił sobie zwycięstwo. Wysokie noty dostawał bardzo, bardzo wysokie noty, nawet 19. No a Urman pierwszy raz na podium, w tym sezonie oczywiście. No jednak Zakopane jest dla Niemca szczęśliwe, bo teraz jest trzeci. No i Kamil Stoch, wydaje mi się, awansuje na 11 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do tej pory 11 był nieobecny z powodu kontuzji. Ville Larinto miał 342 punkty. Kamil Stoch będzie miał 362 punkty i będzie na 11 miejscu. Wyprzedzi Johanna Remena Evensena i Bjerna Einara Rumorena, który miał tyle samo co Polak punktów w klasyfikacji Pucharu Świata. Byli ex aequo klasyfikowani na 13 miejscu. A Rumoren był dzisiaj 8, w związku z tym oczywiście punkty zarobił, ale przesunie się być może Rumoren na miejsce. No nie, Evensena nie wyprzedzi, więc będzie 13. Natomiast oczywiście Morgi pozostaje liderem, Aman wiceliderem. Kofler jest wciąż trzeci mimo słabego dzisiaj wyniku. Adam Małysz pozostaje.